zdrowia, szczególnie dla normalnych. Polaryzacja po linii politycznej w Ameryce jest nieprawdopodobna. Po prostu lewactwo i konserwatyści. No i teraz podział jest, no podział jest pomiędzy skrobanki i antyskrobanki. Zabranie broni, posiadanie broni, zabranie własności prywatnej i utrzymanie własności prywatnej. Wielki rząd, wielcy obywatele i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz jeszcze doszło nowy podział. Szczepionki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No szczepionki są ogólnie rzecz biorąc, lewacy to nie tylko chcą się sami szczepić, ale również chcą zmuszać innych, żeby się szczepili. Konserwatyści, jak to konserwatyści, prawica mówi, wierzy w wolność jednostki i mówi, jeżeli chcesz się zaszczepić, no to się zaszczep. Jeżeli nie chcesz się zaszczepić, no to się nie zaszczep. No a komuniści niestety zawsze chcą zmuszać wszystkich do robienia tego, co partia powie. Jeżeli tak się człowiek zastanowi, no to popatrzeć na całą tą operację Warp Speed, czyli operacja szybkie tkanie, no bo to było szybkie tkanie. Faktycznie ta tkanina wyszła w miarę dobrze, czyli przyspieszenie ośrodków badawczo-rozwojowych na temat tych szczepionek. Te szczepionki, no to nie są tak dokładnie badane tam rok czy dwa. Firmy pracowały już nad tymi szczepionkami dziesiątki lat. Grypa też, przecież to jest wirus, też jest badana. No ale w każdym razie Trump przyspieszył, powiedział, żeby po linii ekspresowej to zrobić. No i zrobili. No, takim graczem politycznym bardzo wrednym i perfidnym, no to jest firma Pfizer, no bo co oni zrobili? Oni zrobili, ogłosili w zasadzie wyniki całej tych szczepionek, tych swoich badań tydzień po wyborach, a oni wiedzieli już tydzień przed wyborami. Także to jest wredność polityczna firmy Pfizer, która w zasadzie zdecydowała o wyborze Bidena, a o to, że prezydent Trump, który pozwolił im, który dał im mi $100 miliardów na to, żeby rozwinęli to, no to firma Pfizer po prostu wbiła jemu nóż. No i teraz wyobrazić sobie można, że jeżeli Pfizer by powiedział to tydzień przed wyborami, no i wyobrazić sobie można, że Trump by wyszedł i powiedział, mamy szczepionkę i tą szczepionkę ci, co chcą się szczepić, niech się szczepią, ci, co nie chcą się szczepić, niech się nie szczepią. Każdy decyduje sam za siebie. No i wszystko by zostałby wybrane, nie byłoby Bidena, nie byłoby tego wielkiego obciachu komunistycznego w Ameryce. Teraz wszyscy komuniści amerykańscy zamknęli mordę na temat Kuby. Kuba się gotuje. Ted Cruz jest synem człowieka, który wyjechał z Kuby. To on wie, co tam było. No ale wszyscy kongresy, ludzie z kongresu, kobiety i mężczyźni zawsze się zachwycali Kubą. Jest kompletna cisza. No ale wracając do tego, że jeżeli by Pfizer nie był takim bydlakiem politycznym i by powiedział, no to Trump by powiedział, miałby przemowę, no i że w zasadzie to był to projekt na poziomie Manhattan Project. Manhattan Project, no to było to zrobienie tych bomb atomowych, żeby zakończyć wojnę, szczególnie z Japonią. No, dużo ludzi krytykuje rzucanie bomb atomowych i oskarża Amerykę, no ale trzeba pamiętać, uczciwie trzeba popatrzeć, że jednak były dwie bomby atomowe, jedna nie wystarczyła. Jeżeli jedna wystarczyłaby do kapitulacji Japonii, no to można by było się tak logicznie zgodzić, że Japończycy nie potrzebowali być zbombardowani jedną bombą. No ale jeżeli jedna bomba nie pomogła, no to
To znaczy, że Manhattan Project, że te miliardy dolarów, które były wydane i całe to przyspieszone badania, no to była wielka sprawa. No i w ciągu kilku miesięcy te szczepionki, no to też była wielka sprawa. No i miałby wielkie poparcie, tak? Miałby wielkie poparcie, wszyscy, Trump byłby w drugiej kadencji. No i czy taka idea, no to jest dosyć dziwaczna? No nie jest za bardzo dziwaczna, ale pytanie jest, jakby środki masowego przekazu zareagowały. No wiadomo, jakby zareagowały środki masowego przekazu, by kłamały, oszukiwały przez następne miesiące do dnia dzisiejszego, by jakby Trump był prezydentem, no to by rzucałyby kłody pod nogi. Patrząc na to, że szczepionka była wypracowana w nieprawdopodobnie szybkim czasie, szybciej niż wszystkie inne szczepionki, i to, że administracja Trumpa zawsze była oskarżana o to, że politycznie okłamuje, to lewaccy sceptycy szczepionki po prostu by byli tak, jak są teraz są za szczepionką, no to przy Trumpie byliby przeciwko szczepionce. Wszyscy ci redaktorzy, edytorzy, profesorowie, cała lewica po prostu by zwalczała tą szczepionkę jak tylko mogła. No i by w zasadzie krzyczeli, że to jest przeciwko nauce. No wszystko to, co robią dzisiaj, to by jakby Trump był prezydentem, robiliby odwrotnie. To są te same mordy, to są te same lewackie mordy, które mówią, że republikanie, no to są niedomyte oszołomy, że to są po prostu ignoranci, że to jest łobuzeria prawicowych środków, która mówi, żeby ludzie się nie szczepili. No ale lewactwo ciągle nie rozumie, że prawica mówi wolność Tomku w swoim domku, czyli chcesz się szczepić, to się szczep, nie chcesz, to się nie szczep. A teraz partia Biden proponuje zatrudnienie setek tysięcy ludzi, którzy będą chodzili od drzwi do drzwi, pukali, czy ma szczepionkę. No nie jest to tak jeszcze, że będą przychodzili o 4 nad ranem z giwerą i po prostu wbijali w plecy czy na siłę, no ale to nie jest aż strasznie daleko. Można sobie wyobrazić, że wszystkie te komunistyczne świnie w tych gazetach, w telewizji, w radiu, no to by biegali za wszystkimi grupami śledczymi, no i by sprawdzali każde jakieś skrzepnięcie krwi, każde jakieś zasłabnięcie, każdy jakiś ból w ramieniu, no to oni by jakiekolwiek zasłabnięcia, to oni by biegali, wszystko to składali raport, tylko żeby zademonstrować to, że to jest eksperymentalna szczepionka, że to Trump prowadzi, że wszystko było zrobione dla Trumpa i dla wielkich firm farmaceutycznych. No tak to by było, tak? To jest właśnie ta podłość i perfidia lewaków, to jest to, że robi wszystko dla siebie, a nie dla kraju. Lewacy nie kochają swojego kraju, lewacy nie kochają swojego narodu jako całego, lewacy po prostu kochają władzę, lewacy robią wszystko, żeby dostać się do władzy. No i by udowadniali, że Trump jest winny śmierci tysiącom obywateli amerykańskich. No ale to nawet nie ma co tak się zastanawiać, wytężać swojej imaginacji, swojej wyobraźni. W zeszłym roku, przed styczniem, we wrześniu, jeszcze przed wyborami, no to Kamala Harris, no i ona chce, żeby na nią mówić Kamala Harris, bez tego drugiego A, i mówi, że jak ktoś nie mówi Kamala Harris, no, tylko Kamala, ale Kamala, no to jest rasistą. No to trzeba pamiętać, że to jest jej czarna skóra, no to pochodzi od hinduskiej matki, która była
doktorantką i przyjechała do Ameryki, a ojciec jest z Jamajki, też jakiś tam nie za bardzo super chyba czarny. No i Kamala Harris to właśnie powiedziała, że we wrześniu 2020 roku, no to powiedziała, że w zasadzie wszystko patrząc na wybory, które będą za 60 dni, no bo ona mówiła to we wrześniu, to ona oskarżała Trumpa, że on mówi, że powiedziała, że Trump udaje, że jest przywódcą w tej sprawie, ale on nie jest przywódcą i nie ma pojęcia, co robi. No tak, i że ona powiedziała, że nie będzie wierzyła w szczepionki, które są zaakceptowane przed wyborami. No i Pfizer dlatego oświadczył tydzień po wyborach, a nie tydzień przed wyborami. Kamala Harris zmusiła Pfizera do tego, żeby opóźnił to, żeby zniszczyć Trumpa. Przez ostatnie 4 lata, no to lewactwo kłamie, gdy środki przekazu lewackie, no to kłamią o tej zmowie z ruskimi, zmowie Trumpa z ruskimi, kłamali o tych pokojowych podpaleniach i o rabunku, bo to wszystko było nazywane, że to pokojowe, wtedy kiedy Antifa to robiła, partia demokratyczna kłamała o systematycznym rasizmie, stwarzała jakieś idiotyzmy. Kłamała nieustannie o tym, że gubernatorzy ze Stanów Republikańskich, no to w zasadzie mordują swoich własnych amerykańskich stanowych obywateli, dlatego że nie zamykają stanu. Te gazety, te środki przekazu nieustannie właśnie to kłamały, mówiły, że Republikanie nie zamykają stanów i to jest morderstwo obywateli. No i teraz się tak zastanawiać, no to dziesiątki, setki milionów Amerykanów, no teraz ma jakieś opory przeciwko partii, no bo już teraz Amerykanie już nie wierzą partii rządzącej, nie wierzą państwu w zasadzie, już to się przejęło na państwo, no i w tym czasie, kiedy rząd sam przyznaje się, że no troszeczkę zmylił publiczność, zmylił obywateli w tych krytycznych zagadnieniach, tak jak wydajność czy ważność masek, tak? No bo ten kretyn Foci to najpierw mówił, że nie potrzeba masek, że trzeba chodzić do Chinatown, do chińskiej dzielnicy, później mówił, że potrzeba jedną maskę, później mówił, że potrzeba dwie maski, ostatnio mówił, że maskę to trzeba mieć całe życie, nawet po szczepionce i tak dalej. No, także, że zrobił z siebie kretyna, najbardziej płatnego kretyna w Ameryce, urzędnika, bo on ma płacone prawie 600 tysięcy rocznie, czyli 2000 za dzień pracy, ponad 2000 odkładają, odejmując niedzielę, soboty, niedzielę i święta. No i ludzie już nie wierzą im. Tak samo nie wierzą, jak partia tłumaczyła, jakie są ilości wymagane, żeby społeczeństwo nabrało tej odporności stadnej. To wszystko było przekłamane i to teraz nie jest to żadne zdziwienie, że ludzie, dużo ludzi dochodzi do wniosku, że partia mówi tylko ludziom to, co chce partia powiedzieć, no i po prostu nie wierzą. Ameryka nie wierzy już rządowi, Ameryka nie wierzy już partii, Ameryka nie wierzy już nauce, można też powiedzieć. No nauka sama w sobie była manipulowana. Nauka była manipulowana, dane były manipulowane, także partia kłamała wtedy, kiedy im to pasowało, no i partia wyginała te informacje na wszelkie sposoby, kiedy to było politycznie opłacalne.
całą tą szczepionkę, gdzie administracja Trumpa walczyła i działała, żeby to w tak szybkim tempie rozwiązać to zagadnienie, żeby zrobić ośrodki badawczo-rozwojowe, no to jest ta sama szczepionka, która dzisiaj tyle stwarza problemów. No ale Ameryka jest podzielona. Funkcja medycyny się nie zmienia, no ale ludzie się nauczyli, ludzie widzą co się dzieje, niezależnie od tego, kto jest w Białym Domu. No i jedyny problem to jest taki, że lewactwo chce zmusić wszystkich do zaszczepienia, no bo teraz już zaczynają zmuszać studentów. W jednym z koledzy katolickich, no to kretyni z administracji powiedzieli, że w zasadzie wszyscy katolicy muszą się zaszczepić, nie mogą przyjść i powiedzieć, że ze względów religijnych nie chcą być wyłączeni z obowiązku szczepienia, no ale zapominają kretyni na Uniwersytecie Katolickim, że katolicy nie chcą się szczepić, dlatego że częściowo jest materiał genetyczny ze skrobanek. Papież się też niepotrzebnie wypowiadał na ten temat, no ale w paru miastach, w paru stanach, no to partia socjalistyczna demokratów proponuje, żeby wprowadzać prawo takie, że w ogóle nie ma wyjątku od szczepienia czy pod względem religijnym. No i argumentem jest taki, że w ostatnich latach ilość ludzi uczęszczających do kościoła, czy do zborów, czy do synagog, czy do meczetów po prostu zmalała nieprawdopodobnie i teraz nie ma ludzi religijnych, także nie mogą się odwoływać, żeby nie brać szczepionki ze względów religijnych. Także dużo ludzi jest zaszczepionych, no ale ten podział jest, tak? Lewactwo jak zwykle chce wprowadzić zamordyzm, chce wprowadzić siłowo to wszystko, sami wskakują i prawica mówi, róbcie co uważacie, każdy sam może sobie zrobić w zależności od swojej własnej sytuacji zawodowo, polityczno-rodzinnej i tak dalej. Te korporacje no zdecydowanie manipulowały nauką, manipulowały danymi statystycznymi, no dla własnych względów. Miliony Amerykanów, no trzeba zrozumieć, że nie wierzą partiom, nie wierzą partii komunistycznej, nie wierzą środkom przekazu, nie wierzą instytucjom. No panika 19 zniszczyła cały system społeczny i to jest nieprawdopodobne. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Będzie lepiej. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. Jeżeli ktoś przyjdzie z partii komunistycznej, dobrze opłacany, człowiek będzie pukał o 4 nad ranem, pytał się, czy jesteście zaszczepieni, czy nie jesteście zaszczepieni, no to jest komunizm, to jest ten socjalizm, to jest
ta przymusowość, to tak działa, to ten system totalitarny to tak mniej więcej działa. Jeżeli nie wpuszczą was, jeżeli będziecie wchodzili do samolotu, mając szczepionkę, no bo przypuszczalnie macie szczepionkę i będą kazali wam mimo wszystko zakładać maseczkę, no to też jest metoda socjalizmu. Jeżeli płacicie dużo za benzynę na stacji benzynowej, to też jest wasza wina, wasza i tylko wasza i Bidena. Zdrowia dla normalnych.